Mam tutaj taką dziwną naklejkę na kierownicy. 160 km na godzinę przekreślone. I mi się wydaje, że chodzi o to, że trzeba jeździć nim szybciej niż 160 km na godzinę. Wolniej po prostu jakby nie powinniśmy jeździć. Kiedy myślimy o współczesnej klasie adventure'ów, turystycznych, offroadowych adventure'ów, to Honda Africa Twin razem z Tenero 700 i GS-em wybijają się na czoło. Więc nic dziwnego, myślę, że miałem do tego motocykla bardzo wysokie wymagania. Tak byłem nastawiony, że to jest po prostu takie och, ach, najlepsze rzeczy, jakie można kupić. Przypominam, że mamy wersję podstawową, istnieje jeszcze wersja bardziej doposażona, większa Adventure Sport. I być może taką wersją również będziemy mieli okazję w najbliższym czasie się przejechać. Natomiast tutaj mamy wersję podstawową, ale już z gmolami, na nie ponarzekamy za chwilę, oraz automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegów. Jak motocykl radzi sobie w takiej konfiguracji, jak się nim jeździ? Mamy go na 3 dni i zrobimy około 700 km, więc myślę, że już takie pierwsze, nieco konkretniejsze wrażenia możecie od nas usłyszeć. Pierwszy dzień jazdy, tak jak wspominałem, ogromne oczekiwania, naprawdę wielkie oczekiwania i duże rozczarowanie. Pierwszy dzień, kiedy go odbierałem, zrobiłem 100 parę kilometrów, to było duże rozczarowanie. Dlaczego? Ponieważ automatyczna skrzynia biegów jest łatwa w obsłudze. Po prostu odpalamy motocykl, naciskamy D, jedziemy, zatrzymujemy się, nie musimy o czym myśleć. Jeśli chodzi o łatwość, to tutaj jest poziom perfekt. Natomiast to, co mi się nie podoba w tym motocyklu, to automat. On mi się podoba i nie podoba jednocześnie. Już wam mówię, dlaczego mi się nie podoba. W tej chwili jadę na trybie D, czyli standardowym, w trybie Tour, w mapie Tour. I podjeżdżając pod górkę, 35 na godzinę jadę na trzecim biegu. Ostatnio wjeżdżając pod wiadukt, 56 na godzinę jechałem na szóstym biegu. To dla mnie to jest masakra, ponieważ mamy obroty poniżej 2000 i czujemy wszystkie wibracje silnika. Zmieniamy na S, dwa biegi w dół i jest dużo lepiej. Dużo lepiej. Dla mnie tryb D się nadaje tylko, kiedy jedziemy po S-ce, autostradzie albo jakiejś drodze po prostu 90-120 na godzinę i to jest nasze stałe tempo. W każdym innym wypadku, jeśli chcemy mieć responsywny motocykl, taki, który po prostu będzie od razu odpowiadał na nasze oczekiwania, gdy zwalniamy, on od razu redukuje, dodajemy gazu, on redukuje, przyspiesza, to musimy jeździć w trybie S. Być może to jest ukłon w stronę wielbicieli poprzedniej, starszej generacji, jeszcze 750, bo tam faktycznie silnik również wibrował i tutaj skrzynia biegów stara się trzymać go jak na najniższych obrotach i tych wibracji jest dużo. I teraz osoby, które przesiądą się z GS-a powiedzą: o stary, co ty gadasz, to jest znośnie, bo w GS-ie też są wibracje. Natomiast dla mnie, dla osoby, która była wcześniej przyzwyczajona do innych motocykli albo na przykład do Hondy w czterech cylindrach, ta różnica jest duża, jest odczuwalna, ale tylko na niskich obrotach. Powyżej, powiedzmy, 3-4 tysięcy obrotów, wtedy czujemy, że ten silnik pracuje tak, jak powinien, tak, jakby chciał i wtedy jest w porządku. Więc tak, ponarzekaliśmy sobie na skrzynię biegów, ale to nie jest tak, że ona ma same minusy. Ponieważ kiedy już poradzimy sobie z tym trybem D i zaczniemy nim po prostu jeździć, to jest łatwo. Jest bardzo łatwo. Nie wiem, czy na szosę tą automatyczną skrzynię bym potrzebował, ale kiedy zaczynamy lekko bawić się poza szosą, w naszym przypadku, na torach kolejowych, które na szczęście były zamknięte i byliśmy tam w pełni legalnie. To jest masakra! No to na manualu byłoby ciężko. Pewnie palilibyśmy sprzęgło i to nie byłoby zbyt miłe dla motocykla. Generalnie po prostu nie musimy się niczym przejmować, kiedy są jakieś trudniejsze podjazdy, kiedy koło nam się ślizga. Nie musimy operować tym sprzęgłem, bo go po prostu nie ma. Dodajemy gazu, mniej więcej odejmujemy i ten motocykl po prostu posłusznie jedzie. I teraz przechodzimy już do plusów, tak? Te rozczarowanie było,
jest. Opowiedziałem wam o tym, jeszcze mogę powiedzieć o gmolach, że one też mnie rozczarowały, są wielkie, chronią w pełni cały silnik, całe boczki, wszystko, ale co z tego, skoro zabierają mi tutaj 4 cm i żeby skutecznie hamować tylnym hamulcem, a umówmy się, w motocyklu, kiedy chcemy wjechać gdziekolwiek poza szosę, to tylny hamulec to jest podstawa. No kurde, ciężko. Nogę trzeba wygiąć w jakiś, pod jakimś takim dziwnym kątem, żeby się do niego dostać. Jest ciężko. W dodatku, akurat w tym naszym egzemplarzu, to powtarzam, bo być może jest to przypadłość tylko naszego egzemplarza, po prostu tylny hamulec, jak już do niego się dobierzemy, to działa bardzo słabo. Ja wręcz całą nogą musiałem na niego naciskać, żeby poczuć, że on zwalnia. Nie, że hamuje, że zwalnia. Dla mnie tu nie ma żadnej powtarzalności i jakby żadnego poczucia bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o tył. Wszystkie operacje robiłem przodem. A umówmy się, w motocyklu z nastawieniem dużo bardziej offroadowym niż mój Tiger, tył musi być. To jest moje poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście bardzo subiektywne, ale tak bym chciał. Zmienić te dwie rzeczy w motocyklu i zaczyna się robić fajnie. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak łatwo się jeździ tym motocyklem, bo za tymi wymienionymi wadami mega łatwo się nim jeździ. Dzisiaj dopiero zobaczyłem, że mam tutaj taką dziwną naklejkę na kierownicy. 160 km na godzinę przekreślone. I mi się wydaje, że chodzi o to, że trzeba jeździć nim szybciej niż 160 km na godzinę. Wolniej po prostu jakby nie powinniśmy jeździć. Z tej naklejki, tak mi się wydaje. Bo gdyby nie było przekreślone, to pewnie byłoby do 160. I teraz zaskoczenie, kiedy tutaj jechaliśmy, mamy blisko do Niemiec, więc jechaliśmy oczywiście tylko niemieckimi autostradami. Musiałem chłopaków troszkę nadgonić. Jechałem między 160 a 200 km na godzinę. I powiem wam, to nie są, generalnie turystyki nie są stworzone do takiej jazdy. Poza sportowymi turystykami typu Ducati, Multistrada i tak dalej, BMW S1000 XR. Te nie są. Po pierwsze, mamy 100 koni moc, no okej, okay, no to nie jest mało, nie? Na pewno. Ale w porównaniu do 180 koni czy 160, które potrafi posiadać sportowa konkurencja, tej mocy tutaj mamy dużo mniej. Dodatkowo motocykl jest wysoki i mamy wąską przednią oponę na ładnych mecelerach i to jest 21 cali z przodu. Standardowo w motocyklu szosowym mamy 17, czasem w motocyklach turystycznych mamy 19. Tu jest więc wysoko, wysokie zawieszenie, wielki, przeogromny prześwit. Przecież jak ja zobaczyłem ten prześwit, to ja mówię, przecież ja bym tutaj, jakbym pojechał do lasu, to ja bym nie musiał namiotu rozbijać. Ja bym po prostu pod nim się położył, nie pada, jest wygodnie. I jeszcze ciepło z silnika leci. Także prześwit jest ogromny. A mimo to, tym motocyklem przy wyższych prędkościach jedzie się stabilnie, pewnie, przyjemnie. Nawet bym powiedział, że równie dobrze, jak w motocyklach typowo szosowych. Typu na przykład mój Tiger, albo konkurencyjne maszyny, obojętnie. Naprawdę dobrze. Ja jestem zaskoczony, bo wszyscy mi mówili, że jak weźmiesz taki motocykl, ale nie będziesz jeździł w offroadzie, to jest bez sensu. Po co? Przecież będzie ci się jeździło gorzej, przecież on będzie wibrował, gdzieś ta kierownica, nie będziesz miał tej pewności. Honda sobie jakoś z tym poradziła. Kozacka sobie z tym poradziła, bo jeździ się po prostu świetnie. I po autostradzie, i po zwykłych drogach, w ogóle zwykłe drogi z dziurami, to jest peska dla tego motocykla. On by tutaj mógł sobie skakać. Gdybym ja umiał, to on by tutaj sobie skakał po prostu, nie? Jest przepiękny, jeżeli chodzi o jazdę, taką łatwość jazdy, poczucie. On daje ci takie poczucie, że umiesz więcej albo nabierasz szybciej takiej pewności siebie niż w rzeczywistości. Naprawdę jest w porządku, pod tym względem fenomenalnie dobrze. Hamulce z przodu na szczęście bardzo fajne. Wydech jest niestety bardzo cichy, ale jak go wkręcimy wyżej, ma taką ochotę pierdnąć sobie. Niestety nie strzelić z wydechu, ale tak pierdnąć sobie, więc myślę, że akcesoryjny komin tutaj wleci i ten motocykl będzie gadał inaczej, oddychał inaczej, przyjemność z jazdy będzie duża. I podkreślam, że przy tych większych prędkościach my tu mamy niską szybę. W Adventure Sport mamy oczywiście wysoką, tutaj też możemy sobie wyższą zamontować, ale pomimo tego, że mamy tutaj niską szybę i trochę wiało, to i tak jechało się dobrze. To jest ważna informacja dla osób, które mają na przykład 1,75 m do 1,80 m. Nie mamy zbyt wysokich nóg, więc motocykle Adventure, tak przymierzamy się do nich, nie jesteśmy pewni. Tutaj mamy możliwość obniżania kanapy, w tej chwili ona jest obniżona i ona jest obniża się na takich dynksach, więc jakby to jest prosta rzecz. W każdej Africe Twin tej generacji jest to po prostu w standardzie. Ona jest wąska ta kanapa i mimo wielkiego prześwitu ja dotykam w pełni nogami. Może nie obiema naraz, ale jedną dotykam w pełni, czuję się pewnie na tym gruncie, nawet nie na asfalcie, tylko w jakimś innym. Nie było sytuacji, żeby ten motocykl mnie przeważył, a ja wylądowałem na glebie. Więc to w połączeniu z tą
łatwością jazdy sprawia, że po prostu wsiadasz na ten motocykl, odpalasz, widzisz Honda, jest ekstra, jedziemy. Nie skupiałem się na elektronice, która tutaj jest. Mamy oczywiście kontrolę trakcji, mamy ABS, mamy możliwość połączenia z telefonem. Oczywiście w Afryce, w Adventure Sport jest tych bajerów jeszcze więcej, bo nie mamy chociażby podgrzewanych manetek. To by się dzisiaj rano przydało, bo było około 5 stopni, jak ruszaliśmy rano. I przez większość tego czasu, gdzie tutaj dojeżdżałem, to było do 8 stopni, więc tak, żadne manetki by się przydały. I nieco wyższa może kierownica. I lepsze osłony rąk, bo są mega małe, mega plastikowe. I tutaj z tej strony ktoś już się wywrócił i Michał później to pokaże, że jakby to próby nie wytrzymało, kompletnie nie wytrzymało. Co innego gmole, które myślę, że i tak innych producentów mogą być po prostu lepsze, bo tego tutaj elementu no, coś trzeba z tym zrobić. To tak nie może być, że ja tylnego hamulca nie mam. Zbiornik paliwa teoretycznie ma 18,8 litra, ale przy naszej jeździe ucieka dosyć szybko, ale fakt faktem rezerwa tutaj musi być bardzo duża, ponieważ nie wlałem więcej niż niecałe 12 litrów. Zobaczymy. Teoretycznie powinniśmy mieć spoko zasięg. W wersji Adventure Sport zdecydowanie większy bak paliwa. Nasz motocykl waży 236 kg, mamy tutaj napęd łańcuchem. Wszystko po to, żeby ta waga była mniejsza, wał zdecydowanie by tych kilogramów dodał. A mimo to stoi tak po środku, bo mamy na przykład Tenere 700 czy KTM-a Adventure 890. Które są lżejszymi motocyklami. KTM ma podobną moc, Yamaha będzie troszkę słabsza, ale tych kilogramów też mamy mniej. Czy GS-a, który jest zdecydowanie cięższy, ale na przykład nowy Tiger 1200, już tymi kilogramami stoi bardzo podobnie, a mocy ma więcej. Natomiast tak jak wspominałem, nie chodzi tutaj tylko o samą wagę, a łatwość prowadzenia. Mam nadzieję, że uda nam się przejechać także wersją Adventure Sport i w ogóle jeszcze African Twin z manualem. Bo jestem ciekaw, jak duża różnica jest między tym automatem a manualnym. Jeżeli zastanawiacie się, czy warto do takiej opcji dopłacać, to trzeba się koniecznie przejechać. My ten motocykl akurat wypożyczyliśmy z Hondy Carling, za co dziękujemy, że mogliśmy sobie troszkę nim pojeździć. Natomiast warto się po prostu przejechać, zobaczyć, sprawdzić. Jeżeli chcecie więcej w terenie jeździć, to może ten DCT być bardzo fajnym wyborem. A jeżeli myślicie tylko o szosie, na przykład w wersji Adventure Sport, która jest bardziej dopasiona, większa, przeważnie jeszcze z możliwością do kupienia akcesoryjnych kufrów, to być może tam manual będzie lepszym wyborem. To już zależy od Was, ja Was zapraszam do przetestowania sobie takiego motocykla. Dajcie nam znać, jak podobał Wam się ten materiał. My mamy nadzieję, że dorwiemy jeszcze inną wersję tego motocykla. Pamiętajcie o komentarzu, łapce w górę, subskrypcji i widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach.